Arek, wygrywacie w Olsztynie 2-0, ale nie był to dla was łatwy mecz. Oczywiście, że nie. Ciężki teren. Zresztą w pierwszej lidze ciężko się gra. Chcemy grać piłką, fajnie, ładnie, ale czasami właśnie takie mecze, które trzeba po prostu przepchnąć, bo tak na dobrą sprawę nikt nie będzie pamiętał stylu, jak nie zrobimy tego naszego celu, który mamy. A więc to jest dla nas najważniejsze. Dziś były przede wszystkim dla nas najważniejsze punkty. No i główny taki i najważniejszy cel to było zachowanie zera, żeby nie stracić bramkę. I to się udało, z tego się cieszymy bardzo. Pierwsze minuty Stomil na was usiadł, zagrał wysokim pressingiem. Trochę was zaskoczył tym? Czy zaskoczył? Spodziewaliśmy się, że zaatakuje i może troszeczkę na początku było trochę chaosu, ale szybko narzuciliśmy jakby swój styl gry i zaczęliśmy grać i tak to wyglądało. No ktoś powie, bo Stomil grał w jednego zawodnika mniej, no ale też my musieliśmy to umiejętnie wykorzystać i też wykorzystaliśmy to w drugiej połowie bramki, więc cieszymy się z 3 punktów. W drugiej połowie serce ci mocniej zabiło po twoim piąskowaniu? Piłka wróciła gdzieś tam, mogła trafić do bramki albo w słupek obrońca wybił? No nie leciała w bramkę później, więc no wybijałem, no starałem się wybić jak najmocniej i do boku, tak jak nas uczono, więc akurat tam zawodnik nabiegał. Najważniejsze, że skończyło się tutaj bez żadnej bramki, bez straty z tyłu i z tego się cieszymy.